Dlaczego jest 21 milionów bitcoinów? I co stanie się, gdy zostaną wszystkie wydobyte? Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. 21 milionów. Dlaczego właśnie taka ilość, a nie milion albo 100? Autora bitcoina raczej nie spytamy, ale jest pewna teoria. W korespondencji pomiędzy Satoshim Nakamoto, twórcą kryptowaluty, a wczesnym programistą sieci bitcoina Mike'em Hearnem, Satoshi mówi, że chce wybrać ilość bitcoinów, która sprawi, że wycena produktów w BTC będzie podobna do tej w istniejących walutach fiducjarnych. Czyli chodzi o to, żeby ceny w bitcoinie były podobne jak w złotówkach, dolarach czy euro. I teraz tak, w 2009 roku, kiedy powstawał bitcoin, całkowita ilość pieniędzy na świecie, gotówki, depozytów w bankach i tak dalej, wynosiła 21 bilionów dolarów. 1 dolar to 100 centów, więc w 2009 na świecie było, uwaga, 2100 bilionów centów. Z drugiej strony mamy 21 milionów bitcoinów, a najmniejsza część bitcoina to Satoshi. 1 bitcoin to 100 milionów Satoshi. A to oznacza, że w obiegu będzie, uwaga, 2100 bilionów Satoshi, czyli dokładnie tyle, ile pieniędzy w obiegu 14 lat temu. I według tych obliczeń, we wcześniej wspomnianym mailu pomiędzy Satoshim a Hearnem, panowie kalkulują, że docelowo jeden Satoshi mógłby być wart 1 euro i tak właśnie było w 2013 roku. Oczywiście dzisiaj Bitcoin jest wart dużo, dużo więcej, o czym Satoshi wspominał również w swoim mailu. Napisał, bardzo ciężko to oszacować, nie znając przyszłości. No to mamy już teorię, dlaczego 21 milionów. I teraz tak, jak to jest z tą ograniczoną ilością bitcoina i co się stanie, kiedy ostatni zostanie wydobyty? Najpierw musimy przeanalizować, jak bitcoiny są produkowane, ok? Bitcoiny powstają, kiedy członkowie sieci potwierdzają transakcje, czyli przelewy bitcoina. Rozwiązują skomplikowane zadania matematyczne, wykorzystując do tego moc obliczeniową swoich komputerów. A ten, kto uzyska wynik, otrzymuje nagrodę w postaci bitcoina. I tak w 2009 roku ta nagroda wynosiła 50 bitcoinów. Dzisiaj to tylko 6,25 bitcoina. Dlaczego? Co 210 tysięcy bloków, czyli średnio co 4 lata, o połowę zmniejsza się ilość otrzymywanych nagród za potwierdzenie transakcji. To nazywa się halving. Halving, czyli podzielenie czegoś na pół, po angielsku hoppy. W 2009 roku górnicy bitcoina, bo tak mówi się o osobach potwierdzających transakcje, otrzymywali 50 bitcoinów za każdy potwierdzony blok. W 2012 było to 25 bitcoinów, w 2016 12,5 bitcoina, w 2020 6,25, tak jest do teraz. No i kolejny halving, który będzie miał miejsce w marcu 2024, zmniejszy nagrodę do 3,125 bitcoina. Według szacunków w 2140 roku liczba bitcoinów za potwierdzenie transakcji spadnie do zera. I to jest często powtarzany mit. Dlaczego? Skumajcie, pierwszy bitcoin został wykopany 3 stycznia 2009 roku. Pierwszy halving miał miejsce 28 listopada 2012, drugi 9 lipca 2016, a ostatni 3 maja 2020. Co oznacza, że halving nie jest dokładnie co 4 lata, a średnio co 3 lata i 9 miesięcy. Według tego schematu ostatnie bitcoiny zostaną wydobyte w 2078, a nie 2140, za 55 lat. Może łysy, jak będzie dbało siebie, to dożyje. Wtedy całkowita ilość bitcoinów w obiegu będzie bliska 21 milionom. Czyli w 2078 nie będzie już więcej nagród dla górników potwierdzających transakcje. No to niby jak bez nagród? Po co ktoś miałby potwierdzać? Bez sensu. No tak, bez sensu. Więc co dalej? Czy to będzie koniec bitcoina? A więc, nagroda za wykopanie nowego bloku nie jest jedyną nagrodą finansową dla górników. Otrzymują oni również drobne opłaty za transakcje, które są dużo niższe niż nagrody za kolejny blok. Ale wielu analityków twierdzi, że do 2078 roku bitcoin będzie wart tak dużo, że same opłaty transakcyjne będą wystarczająco wysokie, aby utrzymać działanie sieci. Do tego trzeba wziąć pod uwagę malejący koszt wydobycia bitcoina ze względu na rozwój technologiczny i spadające ceny energii. To bardzo dobry moment, żeby mówić o spadających cenach energii. No dobra, ta teoria ma sens, ale tylko jeżeli bitcoin miałby być środkiem przechowywania wartości, a nie miałby służyć do drobnych płatności. Dlaczego? Bitcoin może potwierdzać jedynie 7 transakcji na sekundę. Dlatego obecnie coraz więcej korzysta się z Lightning Network, drugiej warstwy sieci Bitcoina, dzięki której koszty są bardzo niskie. No właśnie, i to jest problem. Niskie opłaty za transakcje sprawiają, że górnicy bardzo mało by zarabiali. Możliwe, że niewystarczająco, aby utrzymywać sieć. Dlatego potencjalnie warstwa druga, korzystająca z konsensusu Proof of Work, czyli dowodu pracy, potwierdzania transakcji za pośrednictwem mocy obliczeniowej
na którym funkcjonuje Bitcoin obecnie, nie będzie działać po wykopaniu ostatnich Bitcoinów, a sam Bitcoin przejąłby funkcję taką, jaką ma dzisiaj, czyli Store of Value. Oczywiście ze względu na wysokie opłaty za przelewy. Czy mamy jakieś rozwiązanie na ten problem? Może przejście Bitcoina z Proof of Work na Proof of Stake, gdzie transakcje byłyby potwierdzane przez osoby posiadające Bitcoina w swoim portfelu. To też jest jakaś opcja, chociaż zmniejszająca bezpieczeństwo. Sieć Bitcoina jest zdecentralizowana i jakiekolwiek decyzje o dalszym funkcjonowaniu mogą być jedynie podjęte w głosowaniu członków sieci. Nie wiadomo na razie, jak ten problem będzie rozwiązany. Jest kilka scenariuszy. Oczywiście, jeżeli do roku 2078 Bitcoin przeżyje. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Jesteście najlepsi. Subskrybuj, lajkuj. Nara!